Myślę, że możemy rozpoczynać. Proszę zająć miejsca. Myślę, że w ten sposób będzie nam wygodnie. Ja będę mówił może długo, więc jeżeli tak, to... Myślę, że tak będzie lepiej. Proszę, bez jakichś ustalonych miejsc. Szanowni Państwo, bardzo miło mi powitać Państwa na tak zwanych pomnikach gości, na bardzo ważnej uroczystości dla miasta Malborka i mieszkańców Malborka. Po wielu perypetiach, wielu przejściach udaje nam się, mam nadzieję, w dniu dzisiejszym podpisać umowę na realizację bardzo ważnej inwestycji dla miasta Malborka, inwestycji drugiej linii mostu przez rzekę Nogat i dojazdów w obrębie drogi krajowej 22-55. Na naszym spotkaniu, na naszej uroczystości pozwolę sobie serdecznie powitać senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Leszka Czarnowaka. Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, pana Ryszarda Szczerskiego. Wicestarostę powiatu małopolskiego, pana Władysława Lankowskiego. Wójta gminy Malbork, pana Marcina Tarkowskiego. Most tak naprawdę łączy dwie gminy, gminę miejską Malbork, gminę miejską Malbork, więc my tu jesteśmy właściwie współgospodarzami z panem wójtem. Serdecznie witam burmistrza Sztumu, pana Leszka Kowora. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Miasta, pana Arkadiusza Mroczkowskiego. Serdecznie witam burmistrza i wiceburmistrza poprzedniej kadencji, pana Andrzeja Kowalskiego i pana Macieja Ruska. Osoby, które wniosły bardzo duży wkład w to, co dzisiaj udaje nam się zakończyć. I na deser oczywiście pozostawiłem sobie głównych aktorów dzisiejszego wydarzenia, więc witam serdecznie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dyrektorem oddziału gdańskiego, panem Robertem Marszałkiem. Witam pana dyrektora technicznego Piotra Laskę. Witam dyrektora do spraw finansowych pana Bogusława Kowalskiego. I dyrektora oddziału Gdyni pana Michała Trychu. Przepraszam, to oczywiście powitałem przedstawicieli Starbucku w tej chwili. Chciałem jeszcze powitać również pana Waldemara Lecha z Zakładu Budownictwa Mostowego Inwestora Zastępczego. Pana Mauricjusza Niklasa, również z samej instytucji. Pana Łukasza Ławniczaka. I kierownika projektu, pana Longina Chwał. Witam wszystkich zgromadzonych, witam prasę, telewizję, media. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać w takiej chwili i podpisać tak ważną umowę dla miasta Malborka,
umowę, która pozwoli, że inwestycja na pewno zmieni Marlboro, bo pozwoli na zmiany komunikacji, zmiany w atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta. Wczoraj byłem na rozmowie z panią prezes Teresą Kamińską, prezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Jak mówiliśmy o szansach rozwoju podstrefy Marlboro, to kwestia mostu i tej inwestycji była głównym tematem naszej rozmowy. Oczywiście, tak jak już mówiłem, dzisiejsza uroczystość, która wieńczy ten cały okres, nazwijmy to tak wojskowo, walki o most, była dosyć długa. I w tej batalii trzeba wspomnieć o kilku osobach, które wniosły bardzo duży wkład w to, co dzisiaj udaje nam się zrealizować. Chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować poprzedniemu burmistrzowi i całej ekipie, która wspólnie z nim podjęła bardzo wiele działań, które doprowadziły do dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo dziękuję pozostałym samorządom, tak już wspomniałem o wójcie gminy Marlboro. Dziękuję samorządowi powiatowemu. Nie ma dziś z nami pana starosty Mirosława Czapki, a jest z nami wicestarosta Waldemar Lampowski. Oni i osobiście, i cała instytucja bardzo nam pomagała w działaniach dotyczących całej procedury i lobbowania za tą inwestycją. Na pewno ta inwestycja nie byłaby możliwa bez samorządowej strony regionalnej, reprezentowanej tutaj dzisiaj przez pana marszałka. Bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko, co Urząd Marszałkowski Województwa zrobiło w tej kwestii, tej inwestycji. No i oczywiście również musimy wspomnieć o stronie gminy, bo już rządowo-parlamentarnej. Chciałem podziękować tej, jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, złożyć podziękowania na ręce pana senatora. Również jeśli chodzi o władzę już wykonawczą, chciałbym tu podziękować nieobecnemu dzisiaj niestety z nami panu wiceministrowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który niestety nie mógł do nas dzisiaj przybyć. Przysłał pismo gratulując nam tej uroczystości, gratulując nam podpisania umowy. Obiecał mi oficjalnie, że w momencie, kiedy będzie uregulowany kamień węgielny, na pewno się w Marlboro pojawi i również będzie uczestniczył w tej uroczystości. Oczywiście, mówiąc o inwestycji mostu, nie mogę nie wspomnieć, że to nie jest ostatnia inwestycja, na którą w Marlboro liczymy. Liczymy również na drugą inwestycję, na inwestycję obwodnicy, o której nie zapominamy. Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, które doprowadzą również do zrealizowania tej drugiej inwestycji. Dlatego bardzo mnie zawsze cieszą pisma, które otrzymuję i w których jest ten element obwodnicy również poruszany. Ostatnio dotarło do mnie pismo, że zamierzenia planu zagospodarowania miasta przewiduje przebieg tranzytowej drogi przez miasto w jego południowej części. Przedstawiony przebieg trasy i mostu służy będzie jako komunikacja między dzielnicami. Ze względów gospodarczych jednak w okresie przejściowym do czasu wybudowania wspomnianej dużej trasy most będzie wykorzystywany także dla ruchu tranzytowego. A więc takie pismo ze strony władz zwierzchni bardzo cieszy. Jedyny kłopot z tym pismem jest taki, że jest ono datowane na 20 lipca 1947 roku. I tu troszkę moja optymizm malał, ale myślę, że jeżeli od 1947 roku władze widziały potrzebę budowy obwodnicy, to te przejściowe trudności gospodarcze, na które są, które się powołują, na pewno się skończą i szansa na obwodnicę będzie. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać tego wystąpienia, dlatego że w ramach działań związanych z przygotowywaniem tej inwestycji działy się różne rzeczy. Wydawało nam się już, że pod koniec ubiegłego roku uda nam się podpisać, znaczy w Generalnej Dyrekcji uda się podpisać umowę na
wykonawstwo. Zdarzyły się odwołania, zdarzyły się procesy sądowe, które przedłużyły ten proces, a więc nie chcąc poprzez swoje zbyt długie przemówienie doprowadzić do sytuacji, że w tym czasie coś się zadzieje i umowa nie zostanie podpisana, pozwolę sobie je zakończyć. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomagali w tej inwestycji. Wszyscy, którzy wspólnie z miastem Malborkiem lobbowali za tą inwestycją i myślę, że wszystkie złe rzeczy, które dotyczyły tej inwestycji, wszystkie kłopoty już się zakończyły i wykonawca, który za chwilę podpisze umowę z Generalną Dyrekcją, w czasie realizacji tej inwestycji nie będzie miał już żadnych kłopotów. Inwestycja w bardzo szybkim tempie zostanie oddana na użytek. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan dyrektor Generalnej Dyrekcji chciał zabrać głos i powiedzieć kilka słów. Panie senatorze, panie marszałku, panie burmistrzu, szanowni państwo, zabrali. Historycznie atutem Malborka była trudna dostępność. Stolica zakonu przyradzkiego, obronny zamek. Myślę, że ta inwestycja, a i w przyszłości kolejne, pan burmistrz liczy, to pan burmistrz, ale mieszkańcy miasta i regionu pozwolą czynić z tego miejsca miejscem dostępnym turystycznie, gospodarczo i przyjaznym. To, co się dzieje na dojeździe do Malborka z Czabina, nie jest dla nikogo tajemnicą ani zaskoczeniem. Za wyjątkiem turystów, którzy tu starają się przyjechać i to nie tylko w okresie letnim. To, co chciałbym w tym miejscu podkreślić, to wyjątkowa współpraca. Trzeba pamiętać, że budowa drugiego mostu w Malborku nie znajdowała się w żadnym programie. Żadny program inwestycyjny. A uruchomienie inwestycji, każdy, kto miał do czynienia z inwestycjami, wie, że musi być jakiś program, że musi być założenia, musi się pomieścić w jakimś.